Witam was przeserdecznie w kolejnym odcinku z Pocket Mirror. Jak wam się podobał ostatni? Co sądzicie o flecie? Pewnie w dzisiejszym odcinku dowiemy się o niej dużo, dużo więcej. Ojejku, jejku. Dobra, zobaczmy, co mają nam do powiedzenia dynie. Idziesz na górę do swojego pokoju, panienko? Księżniczko? Tak właściwie? Tak. Uwielbiam, jak się mylę z głosami. Tak. Dokładnie tam idę, dynio. Rozumiem. Uważaj, żeby nie zjeść naraz zbyt wielu słodyczy, albo będzie bolał cię brzuszek. Naprawdę, dynio? Chodźmy. Witaj w domu, księżniczko. Kto jest z tobą, księżniczko? O, ona jest bardzo specjalną przyjaciółką. Witajcie. Witaj, panienko, witaj w naszym domu. Dziękuję, dynie. Upewnij się, że będziesz korzystać z tych najrzadszych, spokojnych momentów w życiu, dziewczynko. Ponieważ cała reszta to przerażająca burza. Nasze życie tutaj jest skrócone przez ojca czas i czasem nawet przez jęki innych. Więc uważaj, kochanie. Nadejdą czasy, kiedy będziesz musiała skonsultować się ze swoim małym, osłabionym sercem. Okej. O, proszę, dynio, już się zamknij. Mówiłem ci, żebyś nie nudziła moich gości swoimi nudnymi wykładami. Nie, fleta, to nie szkodzi, nic się nie stało. Ale ja się tym przejmuję. Rozkazuję ci, żebyś nigdy więcej nie mówił tych głupich rzeczy. Nigdy więcej. Rozumiemy się, dynio? Tak, wasza wysokość. Księżniczko, księżniczko. Mam do ciebie wielką prośbę. Co? O co chodzi, dynio? Widzisz, księżniczko? Dzisiaj rano wypadł mi ząb. I bardzo bym chciał dostać monety od wróżki zębuszki. Czy możesz więc położyć mój ząb pod moimi liśćmi? Ja? No co ty, dynio? Nie mam mowy, żebym dotknęła twojego zęba. Ale księżniczko, ja tylko chcę, żeby zębowa wróżka do mnie przyszła. Przestań, dynio. Nie dotykam twojego brudnego zęba. Fleto, to tylko ząb. A tak poza tym pan dynia nawet cię bardzo grzecznie o to poprosił i w ogóle... I co z tego? Dlaczego ty tego nie zrobisz? Z miłą chęcią. Nie martw się, panie dynio. Zrobię to za ciebie. Naprawdę zrobisz? Tak. O, popatrzcie na mnie. Jestem taka miła i grzeczna. Ciąż jest w mojej buzi. Po prostu musisz go wyciągnąć. Dobrze, powiedz więc, O, popatrz na mnie, jestem o tyle lepsza od flety. Mam go. Teraz pozwól, że położę go po prostu pod liśćmi. I gotowe. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nie ma za co, dynio. Mam nadzieję, że spotkasz dzisiaj wróżkę zębuszkę. Ja też mam taką nadzieję, dziękuję, panienko. Czy już skończyliście? Tak. Nie marnujcie mojego czasu, chcę pójść się pobawić. Przepraszam, Fleto. Rozwydrzony Bachor. Tak poza tym, bardzo fajnie się złożyło, że Fleta dostała taki głos jak... W sensie taka delikatniejsza dynia. To wygląda tak, jakby wszystkie dynie naśladowały jej głos, albo...
wiecie, jest ciekawie, jest śmiesznie. Uwielbiam wygrzewać się w słońcu. Ciepłe światło słońca zawsze sprawia, że czuję się jak w domu. O. Jak rozumiem, muszę iść gdzieś tam na górę? No chyba tak. No, tu chyba nie ma nic po bokach. Okej, po prostu tu gigantyczny hol, który tylko i wyłącznie ma prowadzić na górę. Okej. Wow, ale tu jest ładnie. Dobra, zajrzymy chyba gdzieś tu. To mój pokój atutowy. Zrobiłam go specjalnie do grania w moje ulubione gry w karty. Chcesz ze mną zagrać? Och, ja... Zagrajmy, czemu nie? Hurra! Chodź, usiądź i zagramy. Chcesz, żebym wyjaśniła ci zasady? Tak. Wszystko, co musisz zrobić, to przewracać te karty. To nie zale... Nieważne, co dostaniesz. Wygrasz, jeśli tylko obrócisz je wszystkie. Przepraszam, pani Edynio, ale nie wiem, czy nadążam. O co chodzi? Po prostu przewróć je wszystkie i... Bądź z tym szybka. Musisz złapać je wszystkie! Dobrze. Aha, okej. Okay. A mogę. Chciałam jeszcze pogadać z Tudynią. Chcesz zobaczyć moją twarz pokerową? Jasne, zobaczmy ją. Gotowa? Oto ona! Więc? Podobała ci się? Tak, Dynio, to bardzo ładny wyraz twarzy, który tam masz, którego my nie widzieliśmy. Nie wiem, czy da radę to zrobić, jak się ustawię inaczej. Zaraz sprawdzimy. A, aha. Nie mogę podejść od boku. Czyli nie zobaczę tej twarzy, bo... Tak poza tym, znalazłam, że... Trump card, karta atutowa, określenie na przykład dla jakiejś tam mocniejszej karty w brydżu. I tak zaczęłam się zastanawiać, dlaczego gramy w brydża w dwie osoby. Ale nieważne, usiądźmy. Podejrzewam, że nie jest to nic tak skomplikowanego jak brydż, to jest mała dzieweczka. No i ta gra nie może być trudna. W sensie, po tym jak w w prologu te zagadki były takie dość toporne, to potem jednak mają sens. Zacznijmy. Ja będę pierwsza. Okej. Czy muszę wejść na kartę i ją odwrócić po prostu? Runda flety. Okej. Okay. Dopasuj w pary. Okej. Okay. Nie trafiłam. Fak ma przewagę. Co? O, skończy to. Mech. Przegrałam. No, bardzo ciężko jest zrobić tak, żeby wygrać. Trzeba znać ułożenie kart. Jeśli za każdym razem jest takie samo. Jezu, jaki śmiech. Ha, 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 wygrałam. Popatrz, Egliet, wygrałam. Nie spodziewałam się, że będziesz w tym taka słaba. O, przepraszam, zapomniałam, że jestem we wszystkim taka dobra. Oczywiście.
oczywiście, że to byłoby niemożliwe, żeby ktoś taki jak ty mnie pobił. Czy chcesz zagrać jeszcze jedną rundkę, czy za bardzo się boisz, żeby się ze mną zmierzyć? Spróbujmy zagrać jeszcze raz. A, już nie mam ochoty. Zróbmy coś innego, chodźmy dalej. Dobrze. No to po co się mnie pytasz, Zozo? Okej, chodźmy do tego pokoju. Czy tu będziemy w siebie rzucać jedzeniem? A nie. To tutaj zazwyczaj piję moją herbatę ze gwiazd. To brzmi świetnie. A, dziękuję. Czy dzisiaj nie mamy pięknego dnia, pani Dynio? O tak, panie Dynio. Okej. Po prostu są uroczy. Hej, panienko! Mogę zadać ci pytanie? O co chodzi, panie Dynio? Słyszałem, że masz zamiar przegrać w każdej grze z fletą, w którą zagracie. Czy to prawda? O, Dynio, jestem wzruszona. To było tamskie. Stosy kolorowych słodyczy leżą na stole. Jesteś głodna? Usiądźmy i napijmy się trochę herbaty. Dobrze, napijmy się. Tylko nie jedz moich ulubionych. Tak właściwie to próbuj nie jest niczego. Po prostu pij herbatę czy coś. A co masz na myśli? Puszyste dziewczynki zawsze ostatnio wychodzą za mąż. Czyż nie, Gliet? Jaka sucz! Chodź, usiądźmy. Fleto, mogę zadać ci pytanie? Oczywiście. O co chodzi? Dlaczego zawsze jesteś taka niemiła dla mnie? Czy zrobiłam coś, co cię zasmuciło? Nie, właściwie nie. Czemu się tak pytasz? Nie wiem. Zawsze jesteś w złym nastroju, więc pomyślałam... Nie jesteś zbyt dobra w myśleniu, co? Popatrz, Gliet, zasmuciłam ją. Zdecydowanie ją zasmuciłam. Zdecydowanie taka jest. Fleto... Czego chcesz? Czy nie widzisz, że jestem zajęta rozmawianiem z Gliet? O, przepraszam, nie chciałam. Nie chciałaś? Nie chciałam się zezłościć. Cóż, ale ci się udało. Czyż nie, Gliet? Przepraszam, Fleto. Nie wiem, co zrobiłam, ale nigdy nie chciałam cię zezłościć. Więc może mi to udowodnisz? Jak? Pokaż mi tą rzecz, którą zawsze ze sobą nosisz. Moje lusterko? Pokaż mi je i cię wybaczę. Nie. Sorry, ale jak cię znam, to je sobie zabierzesz, bo ci się spodoba, albo je rozbijesz. Nie. Przepraszam, Fleto, nie mogę. Co to znaczy, że nie możesz? To tylko głupie lusterko. Oddawaj je. Chcę zobaczyć, co jest w nim takiego specjalnego. Dobrze, masz. O, zamknij się, Gliet. Mam tyle prawa, żeby je trzymać, jak ona. Ale tak poza tym, to lusterko i tak jest naprawdę brzydkie. Dlaczego ci tak na nim zależy? Jesteś przekonana, że to złoto. Wygląda na sztuczne. Jezus, co się dzieje? Co się stało? Co tu się właśnie stało?
Czy mieliśmy jakąś wizję? Coś nam się przypomniało? Hej, słuchasz mnie? Po prostu nie patrz tak na mnie. Pytam się, czy twoja zabawka jest zrobiona ze złota. To nie jest zabawka, Fleto. Dobrze. Weź swoją zabawkę z powrotem. Nie waż się tylko więcej mnie tak ignorować. Wtedy cię uderzę. Rozumiesz? Tak, Fleto. Dobrze. Chodźmy teraz. Poróbmy coś innego. O Jezu! Ona jest jeszcze bardziej irytująca od Egliet. Tak prawdę powiedziawszy. Bo Egliet dokładnie sobie zdaje sprawę z tego, co robi. Natomiast ta po prostu uważa, że tak być powinno. I wszystko jej się należy. A Egliet po prostu jest okrutna. Ja doskonale o tym wie. O, tu nie ma wejścia. To jest aktualnie bardzo specjalny pokój. Naprawdę? Mhm, to magiczny pokój. Zamieni się w cokolwiek tylko zapragniesz. Musisz tylko ładnie poprosić. Rozumiem, to niesamowite. Chodź, pokażę ci. Który kolor lubisz najbardziej? Naprawdę bardzo lubię czerwony. Ale ja nie lubię czerwonego. No, nieważne. Wybierz między różowym a niebieskim. Który lubisz bardziej? Niebieski. Ale ja bardziej lubię różowy. Więc wejdziemy do różowego. Dobra, teraz patrz i się ucz. Ale jaka to jest różnica? Może ten pokój cały czas jest różowy, skoro ty najbardziej lubisz różowy. To mi niczego nie udowadnia, Fleto. Dzień dobry. Co byś chciała dziś zobaczyć, księżniczko? Chciałabym zobaczyć różowy pokój. Bardzo dobrze, możesz wejść do środka. Skądś go znam. Chodźmy. Dobrze. Skądś znam te sukienki. To moje trzy bardzo specjalne lustra. Specjalne? Mhm. Tam jest lustro modlitwy, tu jest lustro prawdy, a to jest lustro sądu. Co robią? Chodź ze mną, to ci pokażę. To jest lustro sądu. Ocenia każdego, kto przed nim stanie. To brzmi trochę strasznie. To nie jest straszne, to jest zabawne. Patrz. Ja pójdę pierwsza, skoro ty się tak boisz. Lustereczko, lustereczko. Rozkazuję ci powiedzieć, kto jest najpiękniejszy z nich wszystkich. Zdecydowanie nie ty, księżniczko. Co? Dlaczego nie jestem najpiękniejsza z nich wszystkich? Powiedziałeś mi wczoraj, że jestem. Czy próbujesz wdać się ze mną w kłótnię? Zobaczymy. Teraz twoja kolej, żeby zostać ocenianą. O nie, podziękuję, Fleto. To rozkaz. Idź i zostań oceniona przez to lustro w tej chwili. Lustereczko, chciałabym cię zapytać, kto jest najpiękniejszy z nich wszystkich? Tylko jedna może otrzymać ten tytuł i tą osobą jesteś ty. Fleta się wkurzy. Wiem, Egliet. Ja? Ale... Starczy.
O-o! To mu się należało. Chodźmy do następnego. Dobrze. To jest lustro prawdy. Odpowie na wszystkie twoje pytania samą prawdą. Rozumiem. Ja pójdę pierwsza. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najróżowiejszy w świecie? Ty, księżniczko. Ha, 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 widziałam. To mogłaś być tylko ty, Fleto. Czyż nie? Teraz twoja kolej. O co powinnam się spytać? Nie wiem, to twoja kolej, nie moja. Dlaczego nie pamiętam własnego imienia? Dlaczego nie pamiętam własnego imienia? Tu nie chodzi o pamiętanie własnego imienia, tu chodzi o odnalezienie go. Co to znaczy? Pewnie to znaczy, że twoje imię jest tak brzydkie, że nikt nie chce go wymawiać. Co? Nie rozumiesz nawet żartów? Chodźmy do kolejnego lustra. To lustro modlitwy. Może spełnić każde twoje życzenie. Naprawdę? Każde? Mhm, patrz. Lustereczka, lustereczka, powiedz przecie. Proszę, spraw, by me usta zawsze smakowały jak cukierek. Dobrze, księżniczko. Twoje polecenie jest dla mnie rozkazem. Zadziałało! Teraz zawsze mogę czuć smak moich ulubionych słodyczy. Naprawdę mogę poprosić o cokolwiek? Oczywiście. Moje lustra mogą zrobić wszystko. Więc chcę małe lusterko. Co? Dlaczego chciałabyś sobie życzyć czegoś takiego? Już jedno masz. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Dostałam lusterko. Dziękuję, lustro. Nie rozumiem tego. Dlaczego zażyczyłaś sobie kolejnego lusterka? Zażyczyłam go sobie dla ciebie, Fleto. Proszę, weź je. Co? Wyglądałaś, jakbyś naprawdę chciała mieć takie, więc zdobyłam je dla ciebie. Jezu, główna bohaterka jest taka, tulałabym, głaskała, karmiła i po prostu... A spotyka takich ogromnych ludzi. Dlaczego chciałabym mieć coś tak głupiego? Pozbądź się go czy coś, dobrze? Nie chcę śmieci w moim domu. Ale ja... Chodźmy. Chodź za mną. Co za suczy. Czy mogę zadać więcej pytań? Kiedykolwiek dasz radę ogarnąć się szaleństwu księżniczki, a ja pomogę ci w twoim smutku. Dziękuję. Ja po prostu zastanawiam się, dlaczego ona mnie nie lubi. To może zająć czas, biorąc pod uwagę, że księżniczka nie jest zbyt szczera, ale tylko ty możesz ją uspokoić. Co masz na myśli? Lustro? Wysokie lustro w złotej ramie wisi na ścianie, nie pokazując żadnego odbicia. Dobra, idziemy chyba. Długo ci to zajęło? Postaraj się więcej nie kazać mi tyle czekać. Przepraszam. Biblioteka? Ciekawe, czy tu będziemy coś grać? To jest moja wielka biblioteka. To tutaj trzymam wszystkie moje ulubione bajki.
całym pokoju nie ma ani jednej nudnej książki. To imponujące, Fleto. Ale nie mam ochoty teraz czytać. Dam ci 10 minut, żebyś sobie sprawdziła te książki, na które masz ochotę. Dziękuję, Fleto. Pełna biografia królowej Egliet, księżniczka Fleto. Była kiedyś mała panienka, którą znana była jako dość grzeczniuteńka. Wszyscy wierni lokaje lubili podawać herbatę, posłusznie wykonując wszelkie rozkazy. Tak przestałam rymować. Bezwzględna i potężna. Ostatnio on jej dziewczynki był kolorowy. Dostała to, co jej się należało. Ostatnie jej danie w tojadzie leżało. Obdarzona tak okrutnym upadkiem, powiedziała panienka, teraz w rękach Boga leży obdarcie mnie z mojego przybrania. Służący, rozstawiani przez królową po kątach, która odebrała im głos, przepełnieni zostali radością znowu odzyskanej wolności. Ciężko uwierzyć, że Fleta mogłaby stworzyć taką historię. Ja mam wrażenie, że jesteśmy jednak w zaświatach. I to jest... To opowiada o Flecie. Falbaniaste sukienki i piękne hrabiny. Napisane przez Sir Dynię III. Jak tańczyć walce? Napisane przez pana królika. I... Północna podróż chłopca. Przeczytajmy ją. Pewien chłopiec cierpiał na dość problematyczny stan, który pojawiał się u niego tylko w nocy. Nawet najlepsi doktorzy nie wiedzieli, jak to wyjaśnić. Myślano, że jest to dzieło samego szatana, ponieważ powiadano, że chłopiec budził się w nocy i rozmawiał z tymi, którzy odeszli. Pomimo wielu prób uleczenia go z jego klątwy, chłopiec dalej był niepokojony dziwnymi głosami w ciągu nocy. Wszystko od tej strony zostało wymazane. Nikt wokół niego nie będzie znał jego sekretu. Taki przywilej należy tylko do mnie, moja droga. To jedyna rzecz, która jest napisana z tyłu. Bardzo bym chciała mieć czas, żeby przeczytać te wszystkie książki, ale jestem bardzo zajętą osobą. Czyż nie, Egliet? Skończyłaś już? Tak, chodźmy. Chodźmy na górę. Ja bym natomiast poszła na dół i zapisała grę i skończyła odcinek, moi drodzy. Nie wiem, jak długi nam wyszedł. Zobaczę się. Wiem, że powinnam... Najlepiej by było, jakbym poświęciła cały odcinek na zwiedzanie domu, ale cóż, bywa. Jeszcze muszę zmontować odcinek na dzisiaj, więc tak, czasu brak. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Komentarze też są zawsze mile widziane. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.